Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami kolejne spotkanie z Ewangelią Marka. Czytamy tę Ewangelię. Idziemy za Jezusem, którego na kartach Ewangelii Marka odkrywamy, którym się zachwycamy, który naucza, który prowadzi i który formuje. A więc przygoda z Ewangelią Marka trwa. Zakończyliśmy ostatnie spotkanie zwróceniem uwagi na imperatyw. Jego słuchajcie. Te słowa dotarły do uczniów, do tych trzech uprzywilejowanych, którzy byli na Wysokiej Górze w Galilei z Jezusem w chwili przemienienia, ale one także dotarły do każdego z nas. Zawsze słuchajcie, ten imperatyw czasu teraźniejszego, jego słuchajcie. Najważniejsze dla uczniów słuchać Jezusa. Czyli uczniowie mają słuchać wszystkiego, co Jezus chce im powiedzieć. Lecz w kontekście rozmowy, która niedawno się odbyła, chodzi o tę rozmowę po wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową, dotyczy to zwłaszcza jego proroctwa o mesjańskiej męce oraz o konsekwencjach z niej dla nich wynikających. Ukazano im na chwilę etap drogi leżący daleko przed nimi. Czyli jeśli będą uważnie słuchać Jezusa i przestrzegać Jego nakazów aż po krzyż, ich los będzie z Nim związany. I również oni któregoś dnia zostaną przemienieni boską chwałą. Jezus i Jego uczniowie muszą zejść z góry i kontynuować swą podróż do Jerozolimy, aby się wypełnił zamysł Pana. Po drodze, gdy już zaczęli schodzić, Jezus przykazuje uczniom, aby nikomu nie rozpowiadali o swym doświadczeniu, dopóki nie powstanie z martwych. Chwalebne przeobrażenie jego ludzkiej natury, którego zapowiedzią było przemienienie, nie może się dokonać w oderwaniu od jego uniżenia na krzyżu. Nie da się też go w sposób właściwy zrozumieć, zanim nie dokona się męka. Jezus może stać się wywyższonym, zmartwychwstałym Synem Człowieczym, tylko jeśli wpierw umrze. Wówczas Jego chwała zostanie otwarcie ogłoszona wszystkim. Lecz tajemnica ta wymyka się pojmowaniu trójki uczniów, którzy zastanawiają się między sobą, co znaczy powstać z martwych. Dlaczego Mesjasz miałby umrzeć? Daniel prorokował o zmartwychwstaniu wszystkich zmarłych przy końcu czasów. Czy Jezus mówił właśnie o tym? Czy może zostanie on po prostu wzięty do nieba, tak jak Mojżesz i Eliasz? Uczniowie próbują poradzić sobie z tą zagadką, zadając powiązane z nią pytanie o Eliasza. Według proroka Malachiasza znakiem nadejścia Dnia Pańskiego będzie ponowne przyjście Eliasza, który skłoni serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. Pytanie uczniów jest w swej istocie następujące. Skoro nadszedł koniec czasów, to gdzie jest Eliasz? Jezus potwierdza, że to tradycyjne przekonanie jest prawdziwe. Istotnie. Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, nawiązując do Eliaszowej misji przygotowywania ludzkości poprzez nawracanie oraz uzdrawianie relacji rodzinnych zniszczonych przez grzech.
Następnie Jezus sam zadaje zaskakujące pytanie, wskazujące, że Pismo zapowiedziało nie tylko pojawienie się Eliasza, lecz także cierpienia Mesjasza. Nie cytuję tu wprost jakiegoś jednego fragmentu, lecz odwołuję się do całego szeregu tekstów przepowiadających jego mękę, zwłaszcza do pieśni Izajasza o cierpiącym słudze pańskim. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. I Jezus następnie wyjaśnia. Eliasz już przyszedł w osobie Jana Chrzciciela. Lecz tożsamość Jana, tak jak Jezusa, pozostaje ukryta przed większością ludzi aż do czasu po zmartwychwstaniu. Żaden biblijny fragment nie mówi wprost o tym, że powtórnie przychodzący Eliasz będzie cierpiał z rąk innych. Lecz Jezus uczy swych uczniów interpretować Pismo figuratywnie, by umieli rozpoznawać to, jak postacie i wydarzenia ze Starego Testamentu zapowiadają sposób, poprzez który Bóg wypełni w przyszłości swe zamysły. Tak jak Eliasz, którego dręczyli królowa Jezabel oraz król Achab, Jan był prześladowany przez nikczemną kobietę i tchórzliwego króla. Jezusowe stwierdzenie ma być dla uczniów zapewnieniem, że fakt gwałtownej śmierci Jana nie oznacza, iż nie odegrał on roli Eliasza. W rzeczywistości czymś właściwym byłoby życie zwiastuna, poprzednika Syna Człowieczego, stanowiło prefigurację jego cierpień. Jan jest także wzorem dla prześladowanych chrześcijan, z którymi bezlitośni władcy postąpią jak chcą, lecz poprzez których Bóg przyniesie swe zwycięstwo. I tak, kiedy Jezus z nimi rozmawiał, dialogował, zeszli do stóp góry, gdzie pozostali inni apostołowie, oczekiwali na Jezusa i na tych trzech, nazwijmy ich naocznych świadków tego wszystkiego, co się tam na górze dokonało. I tak czytamy w 9 rozdziale od wersetu 14. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając witali go. On ich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi? Jeden z tłumu odpowiedział mu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Odpowiadając im, Jezus rzekł, o plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać chłopcem, także upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł, od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy.
Zaraz ojciec chłopca zawołał: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu”. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: „Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź”. A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, także wielu mówiło: „On umarł”. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności: „Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?” Powiedział im: „Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”. Oto wydarzenie, które miało miejsce wtedy, kiedy Jezus razem z trzema, Piotrem, Jakubem i Janem, zszedł na dół. Wydarzenie, o którym przeczytałem, jak potwierdzają zgodnie trzej ewangeliści, miało miejsce po przemienieniu na wysokiej górze w Galilei, w czasie którego Jezus objawił uczniom swoją moc i pozwolił im zakosztować radości zmartwychwstania. Mogli kontemplować jaśniejącą bóstwem Jego twarz. Niespodziewane przybycie Jezusa wzbudza, jak słyszeliśmy, wśród ludu zainteresowanie, podziw i zdziwienie. Jest uważane za wydarzenie opatrznościowe, ponieważ wiadomo, że Jezus potrafi znaleźć rozwiązanie w każdej sprawie, a poza tym to, co ciągle podkreślam, kiedy idziemy za Jezusem, kiedy Go odkrywamy na kartach Ewangelii, że On nigdy nie przechodził obojętnie obok ludzkiej biedy. Tłum Go tylko zobaczył, gdy Go tylko zobaczył, zaskoczony witał Go przybiegając. I Miesłów mówi, że tłum zbiega się do Jezusa. Stanowi on jakby punkt odniesienia, przyciągania dla wielu ludzi. Dość spontanicznie, a przynajmniej tak to wygląda, Jezus wykorzystuje to, by zapytać ludzi z tłumu. Zauważmy, Jezusowe pytanie. O czym rozprawiacie z nimi? Toczyła się między nimi rozmowa, która została na chwilę przerwana, a która dotyczyła uczniów, tłumu i niektórych uczonych w piśmie. Pytanie Jezusa pozwala wyjść z anonimowości tłumu ojcu opętanego, epileptycznego chłopca. Nie jestem pewien, czy nie będzie to zbyt osobista interpretacja, lecz wyczuwam w pytaniu Jezusa skierowanym do uczniów sugestię, że cały spór nie miał sensu. Co się tutaj dzieje? Według mnie taki jest sens pytania Jezusa. Co doprowadziło do tego, że cała sytuacja wymknęła się spod kontroli? W tym momencie wiadomo, że ciągle czytamy, żeby też aktualizować, mówić o tej współczesności Ewangelii, więc możemy wyciągnąć osobiste wnioski, słuchając głosu, który rozbrzmiewa w naszych sercach. O czym rozprawiamy? O czym dyskutujemy? Oto Jezusowe pytanie także skierowane do nas. Czy Jezus czasami nie zaskakuje nas tym pytaniem, gdy angażujemy się w dyskusje i problemy, które dalekie są od tego, co powinniśmy dawać innym? Czy czasami nie bierzemy udziału w dyskusjach, które w istocie wcale nie dotyczą spraw związanych z wiarą, lecz raczej ukazują jej brak? Czy nie lepiej pewne sprawy zostawić Bogu i nie mieszać w to własnych słów? Czy uczniowie nie zrobiliby lepiej, gdyby powiedzieli: „Poczekajmy na nauczyciela”, a nie bawili się sami w spekulacje? Często tak jest, że nasze dyskusje mogą być pozbawione wartości, ponieważ
jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, jest oddać całą sprawę inicjatywie Jezusa. To On musi stać się w centrum naszego życia. Zdarza się, że komplikujemy najbardziej podstawowe pytania. Musimy jednak pamiętać, Jezus jest jedynym rozwiązaniem naszych problemów. Nie chcę tym samym powiedzieć, że w ten sposób mamy przygotować sobie drogę ucieczki z każdej sytuacji, do czego namawiają niektórzy współcześni apostołowie taniej łaski i prostych rozwiązań problemów, którzy stanowią prawdziwą plagę naszych czasów. Warto ten wniosek zachować w sercu jako owoc refleksji nad tym pytaniem Jezusa. Kiedy chcemy wdawać się w dyskusję, tak szczerze trzeba powiedzieć, że lubimy dyskutować, powinniśmy poczekać na Jezusa i oddać sprawy w Jego ręce. Mogę sobie wyobrazić uczniów nieco speszonych w całej tej sytuacji. Ich niemoc znajduje swój wyraz w pytaniu, które później na boku, w domu zadali Jezusowi, dlaczego sami nie mogli wyrzucić tego demona. Jego odpowiedź, że ten rodzaj wyrzuca się tylko modlitwą i postem, pokazuje, że życie każdego z nas stanowi część Bożego misterium oraz że pewne rzeczy możemy zrobić wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Jeśli skoncentrujemy się na tym, czego sami możemy dokonać, zaowocuje to wyłącznie frustracją, jak miało to miejsce w przypadku uczniów. Podobnie jest z nami. Być może i nam Jezus tu i teraz zadaje to pytanie, o czym rozprawiacie, o czym dyskutujecie, może by jeszcze dorzucił, o czym ciągle dyskutujecie? W rozważanym fragmencie Ewangelii mamy kolejne pytanie Jezusa. Werset 19, 9 rozdziału. O plemię niewierne, jak długo mam być z wami, jak długo mam was znosić? I to kolejne pytanie także jest skierowane do nas. Najbardziej porusza mnie pewne zniecierpliwienie wyrażone w tych pytaniach. Jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Istnieje wiele pięknych obrazów, które w sposób żywy i przekonujący przedstawiają cierpienia Jezusa, począwszy od konania w ogrójcu, aż po ukrzyżowanie. A tak chciałoby się mieć obraz, na którym by ujęto wyraz twarzy Jezusa zadającego te właśnie pytania. W obrazie tym moglibyśmy wpisać cierpienie obecne już we wcieleniu, jeszcze zanim nadszedł Wielki Tydzień, gdy fizyczna męka Jezusa doszła do szczytu. Sama obecność Jezusa na ziemi, na świecie, na którym tak niewiele jest wiary, który tak nieskory jest do rozumienia, była częścią Jego męki, Jego kenozy, Jego uniżenia. Jezus traktował swe życie na ziemi jako coś, co musi się wypełnić. Jak długo mam być z wami? To zdanie winno dostarczyć nam bogatego materiału do refleksji na temat wyniszczenia Jezusa oraz tego, jak wielkim było to poświęcenie. Tak sobie nieraz myślę, ciekawy wprost jestem, jak artysta oddałby cierpienie Zbawiciela, zdającego sobie sprawę, że ci, których miał zbawić, nie są za bardzo zainteresowani tym, żeby się uratować. Pełna bólu skarga, powiemy, napomnienie Jezusa staje się dla ewangelisty Marka niemal rozliczeniem. Tak to widzę tu w tym kontekście Ewangelii Marka.
niemal rozliczeniem niezbędnym w celu ukazania istoty sytuacji. Opuszczając Galileę, pamiętajmy, że Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Jezus, biorąc pod uwagę raczej zachowanie wszystkich obecnych niż tego biednego człowieka, który wystąpił z tłumu i mając przed oczyma całą swoją dotychczasową działalność, nie może nie piętnować braku otwartości spotykanego właściwie wszędzie wśród jego braci w wierze. Wielu przecież okazało się niezdolnymi do właściwej oceny jego nauczania i cudów. To, co też często podkreślam, że towarzyszyło uczniom w drodze za Jezusem, niezrozumienie, wprost ślepota. Tak więc Jezus prawie, można by powiedzieć, krzyczy: o plemię niewierne, jak długo mam być z wami, jak długo mam was znosić? Z jednej strony zaskakujący jest ton wypowiedzi Jezusa, wszystko jakby zawiera się w tym początkowym okrzyku o, oznaczającym wielkie zdziwienie i silne wzruszenie. Z drugiej strony duże wrażenie wywiera określenie plemię niewierne, które można przetłumaczyć dosłownie plemię bez wiary. Może się wydawać, że Jezus nie może znieść nawet myśli o tym, że musi jeszcze koniecznie pozostać wśród tych niedowiarków. Jest tu zawarte odniesienie do jego misji, do wierności temu, co głosi, królestwu, jak również do jego męki. Przysłówek czasu jak długo jest charakterystyczny dla utworu lamentacyjnego. Paradoksalnie jednak to nie Izrael wykrzykuje Bogu swój stan ubóstwa, porzucenia i niewoli, ale robi to Syn Boga, który zwraca się do swego ludu. Można pomyśleć, choć przez chwilę, że w tym przypadku, tak jak w innych, Jezus uświadomił sobie, że przebywanie wśród niewiernych zubażało go. Chcielibyśmy wyjść poza dosłowny sens słów i móc wierzyć, że Jezus chociaż raz, tak jak my, doświadczył silnej frustracji. Jest to rodzaj tego gorzkiego zawodu, który rodzi się, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że pomimo wszystkich znaków dobra i miłości, które uczyniliśmy i którymi żyliśmy, pozostaje jedynie niewdzięczność. Ludzie ciągle jeszcze, także i uczniowie, nie wierzą Jezusowi, nie potrafią mu zaufać do końca. Wydaje się, że napomnienie dotyczy wszystkich, a więc tłumu, uczonych w piśmie, samych uczniów. Wystarczy dla każdego. Po raz kolejny zaciera się tutaj granica i literacka, symboliczna, teologiczna między byciem tłumem a byciem uczniami. Ważne zdaje się ponadto połączenie skargi napomnienia Jezusa z faktem, iż jego plemię nie jest w stanie rozpoznawać znaków czasu. To konkretny problem, aktualny także dzisiaj wśród nas. Brak umiejętności rozeznawania. Pan przemawia do nas w określony sposób. Pan przemawia do nas za pośrednictwem znaków, wydarzeń. Dziś już nie mówimy, że nasze grzechy są dodatkowymi smagnięciami bicza albo kolejnymi uderzeniami w twarz Jezusa. Niemniej jednak problem braku wiary i miłości łączy się z męką Chrystusa. I dochodzimy do jeszcze jednego pytania, które na koniec tego spotkania tutaj podkreślę w tym fragmencie Ewangelii, które jest osobistym pytaniem Jezusa skierowanym do konkretnego człowieka w konkretnych okolicznościach. Lecz jego znaczenie dla nas jest uniwersalne, ponieważ pokazuje, jak odnosić się do innych ludzi.
Jeśli sparafrazować zdanie z Ewangelii świętego Marka, werset 21, Pan zadaje bardzo proste pytanie. Od jak dawna to mu się zdarza? I dochodzimy do tego pytania, które jest osobistym pytaniem Jezusa skierowanym do konkretnego człowieka. Od jak dawna to mu się zdarza? Wydaje mi się, że to proste pytanie wiele nam mówi o Jezusie, a my czytamy Ewangelię, żeby poznać Jezusa. Kim jest Jezus? Przede wszystkim pokazuje ono jego bardzo ludzką reakcję. Jezus widzi, że chłopiec jest bardzo ciężko chory i stara się zrozumieć, na czym polega cierpienie, dlatego pyta o czas jego trwania. Wydaje się, jakby chciał powiedzieć, że to, co go dotknęło, jest straszne. Pytanie jednak nie jest niczym w rodzaju wywiadu lekarskiego związanego z zakładaniem historii choroby. Rozmowa dotyczy nie tylko chorego, ale także jego ojca. Jezus pyta, od jak dawna on, ojciec, cierpi, patrząc na to, co się dzieje z jego synem. Chrystus wciąga mężczyznę do rozmowy o cierpieniu związanym z chorobą jego syna. Wiemy, że Jezus nigdy nie przechodził obojętnie obok ludzkiej biedy. Jak się okazuje, kiedy poznał tę ludzką biedę, to co doświadczył ten ojciec i jego opętany syn, Jezus też nie przeszedł obojętnie. Będziemy szli za Jezusem dalej, jeszcze do tego wydarzenia wrócimy na następnym spotkaniu. Za dzisiejsze bardzo dziękuję. Widzimy, że jesteśmy ubogaceni i że to spotkanie, które rozpocząłem od przywołania tego imperatywu, Jego słuchajcie, jest potwierdzeniem, że Jezusa Ewangelii warto słuchać. Dziękuję bardzo.